Katarzyna Lubnauer, liderka Nowoczesnej, jeszcze liderka Nowoczesnej, wiceprzewodnicząca klubu PO Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry państwu. Pochwali pani premiera Morawieckiego? Za to, że najpierw ktoś narozrabiał, a teraz on jako dobry car, co to wchodzi ma cały bojarów, na biało. Wchodzi cały na biało i przywróci połączenia pociągowe z Kostrzyniem. Bo na festiwal Jurka Owsiaka. Dokładnie. Znaczy widać po prostu, że to jest ten sam sposób uprawiania polityki PiSu od dłuższego czasu, że najpierw coś się strasznie narozrabia, potem się wyprowadzi kozę i wychodzi z założenia, że już jest dobrze. Ale to nie jest tylko... No ale przecież... jak to premier teraz zarządza kolejami? Bo nie rozumiem. No tak, więc po pierwsze to jest przecież niezależna spółka, w związku z tym premier nie powinien mieć nic do powiedzenia. Ta spółka powinna działać zgodnie z interesem i to interesem ekonomicznym. Jeżeli ludzie chcą jechać do Kostrzynia, to powinna uruchomić specjalne pociągi do Kostrzynia. Ale PiS się przestraszył dwóch rzeczy. Po pierwsze, dlaczego przestraszył się, że samorządowcy i tak rozwiążą problem. Czyli a, mamy taka konkurencja, rywalizacja, żeby tam ci nie pomagali. Rząd dusz młodzieży mogą zawalczyć samorządowcy, którzy chcieli uruchomić specjalne połączenia. A z drugiej strony przestraszyli się troszeczkę też, myślę, tego, że o ile młodzież pewnych rzeczy w polityce nie rozumie, albo nie chce rozumieć, albo ich wolę to nie interesuje, o tyle to, że ktoś im chce zabrać możliwość dojechania, nawet jak się tam nie wybierali na ten koncert do Kostrzynia, to zrozumie bardzo jasno. Za to jak się przywróci, to też zrozumie generalnie i pochwali, tak? No więc w związku z tym myślę, że to jest strach, ale to jest w ogóle stara metoda PiSu, bo przecież bardzo podobnie zadziałali w sprawie karty nauczyciela, czyli tego, że najpierw wprowadzono rozwiązania, które są nieakceptowane przez nauczycieli, mam na myśli wydłużone czas awansu, zmiana sposobu oceny nauczyciela, po czym nową ustawą wzięli to wszystko, przywrócili do stanu wyjściowego lub ostatnia akcja ministra Ziobry, który chciał wysyłać do sądu naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Którzy ośmielili się skrytykować jego kodeks karny. Za opinię dotyczącą kodeksu karnego, tylko on mógłby się zdecydować, bo to jest też ciekawe. Ale prezes podobno interweniował. A teraz prezes zainterweniował, że to jest głupota, ponieważ nie ma nauki bez kontrowersji, wątpliwości. Ale bez przede wszystkim, gdzie wolność słowa? Mamy cenzurę, to nie ma nauki. To się zamorduje naukę. Natomiast rzeczywiście prezes, mam wrażenie, że tutaj się wykazał instynktem samozachowawczym, no bo praktycznie znowu całe społeczeństwo stanęłoby po stronie naukowców, którzy wydali opinie, a których teraz ktoś chce po sądach. No i po raz kolejny zobaczyliśmy, że instancją odwoławczą i ostateczną jest prezes Jarosław Kaczyński. A teraz wracając do tego, co się dzieje w klubie PO-KO. W końcu doszło do połączenia. Pani się tak opierała, aż w końcu uległa. No jest pani teraz w siódmym niebie? Ani w siódmym niebie, ani w piekle. No, pamiętajmy o jednej rzeczy, że mamy ostatnie już wybory w tej kadencji Sejmu. Wybory do Sejmu, które są prawdopodobnie 13 października, bo coraz mocniej się podkreśla, że to będzie ta pierwsza możliwa data, czyli 13 października. Ale czy bardzo panią bolało to połączenie? W związku z tym, nie, dlatego że w tej chwili to połączenie zaczyna mieć sens. Nie miało sensu przed wyborami dwoma. A teraz już ma. A teraz zaczyna mieć, dlatego że zaczynamy, wiadomo już, że startujemy wspólnie, że tworzymy koalicję. Jesteśmy przecież porozumieni co do wspólnego startu w wyborach sejmowych 2019. Jesteśmy chyba pierwszym partnerem, który tak jednoznacznie wchodzi w koalicję. Samodzielnie to Nowoczesna nie miałaby szans. 1% w sondażach, nawet mniej niż Korwin. To samodzielnie, z całym szacunkiem. Przepraszam, od 1 do 4, w zależności od sondażu. Ostatnio widziałam właśnie ale pod progiem, ale pod progiem wyborczym. Ale pod progiem, pani redaktor, jest większość ugrupowań, dlatego że mamy sytuację, w której mamy rzeczywiście system, który praktycznie zrobił się systemem dwupartyjnym, a właściwie dwublokowym. No bo jeden blok to jest PiS z Porozumieniem i Solidarną Polską, drugi blok, który wokół Platformy Obywatelskiej, w którym na razie jest Nowoczesna. A wracając do tego połączenia klubów, bo słyszałam, że na tym pierwszym posiedzeniu to atmosfera nie była najlepsza, że posłowie Nowoczesnej stracili rezon, jakoś tak nie mogli się odnaleźć. Odwrotnie. No, cytuję za tygodnikiem wprost. Adam Szłapka ze zdenerwowania mówił od rzeczy. Adam Szłapka w ogóle chyba nic nie mówił w czasie tego posiedzenia, w związku z tym trudno mu było mówić od rzeczy, z tego co pamiętam. No ale atmosfera na pewno nie poprawia to, że pani nie odzywa się z Kamilą Gasiuk-Pihowicz, swoją byłą koleżanką, taką dobrą koleżanką. Znaczy współpracować można z różnymi osobami, nawet jak nie ale ma Ale odzywacie jakiejś, się ze sobą, jakiejś, czy nie? Przywitałyśmy się, bo się siedziałyśmy za jednym stołem prezydialnym i się przywitałyśmy przy wejściu. Natomiast w ogóle nie miałyśmy okazji jakoś specjalnie rozmawiać. Natomiast mam wrażenie, że to są z serii plotek i ploteczek typu Magiel, a nie kwestii politycznych. W Sejmie mówi się o różnych rzeczach generalnie. Ktoś takie rzeczy jednak sufluje nie bez przyczyny. A to jest ciekawe, bo nikt nie pyta, mam wrażenie, dwóch facetów na ten temat, czy rozmawiają ze sobą, czy nie rozmawiają. A ile było dyskusji o tym, że była szorstka przyjaźń między Millerem Kwaśniewskim a
potem między Schetyną a Tuskiem. Ale to chyba nie ta skala. Nowoczesna się zwija w związku z tym? Pytają o to nasi słuchacze. Informacje o naszej śmierci są mocno przesadzone. Po co przedłużać agonię? To w takim razie, czy połączycie się w wyborach? Czy Platforma połączy się z Nowoczesną albo inaczej? Na razie nie ma takich planów. Na razie, a po wyborach? Mówię, nie ma takich planów. Natomiast to zawsze musi być decyzja przede wszystkim członków partii, struktur partii. W tej chwili jesteśmy w koalicji, która startuje wspólnie w wyborach jesiennych. Jesteśmy w wspólnym klubie. Ten klub ma wykorzystać synergię obu ugrupowań. To ich różnic. Powiedziane, synergię. A czy to ewentualna integracja z Platformą Obywatelską, to znaczy ma być ucieczka od długu, który cały czas tam ciąży, jak ten miecz Damoklesa nad Nowoczesną? Panie redaktor, po pierwsze cieszy mnie ta troska o Nowoczesną. Widzę z każdego słowa przebijającą, a po drugie... Słuchacze o to pytają też, więc pytam w imieniu słuchaczy. Liczyłabym jednak na pewną oryginalność, bo ja mogę puścić w tej chwili tutaj Radio RMF, w którym odpowiadałam na temat zobowiązań finansowych. Radio Polskie, Radio 24. I będzie pani tutaj wymieniać po prostu cały ciąg mediów. Ciągle są same pytania, które już padały wielokrotnie. No bo cały czas nie wiemy. Dobrze, czy jest jakiś deadline? Czy jest jakiś deadline, do kiedy Nowoczesna spłaci swój dług? No przede wszystkim. Nie ma innej partii. Bardzo mnie bawi, ponieważ bardzo często osoby, które piszą właśnie o naszych zobowiązaniach, mówią, nie życzymy sobie, żeby budżet państwa dokładał do Nowoczesnej. No więc chciałabym powiedzieć, że nie ma drugiej partii politycznej, tak, na której zyskał To już pani mówiła w rzeczonym 20 milionów. Radio. No to widzi pani redaktor, wszystko zostało powiedziane. Ale czy jest jakiś deadline? Pytam, więc czy jest jakiś deadline, który pani sobie stawia dla spłacenia tego długu? Staramy się spłacać na bieżąco, natomiast oczywiście jesteśmy partią, która nie ma dochodów, nie ma subwencji. Dostaniemy ratę subwencji na przełomie grudnia i stycznia, która umożliwi nam spłacenie części zobowiązań, a poza tym mamy sprawę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, znaczy w Trybunale Sprawiedliwości w Strasburgu, bo to jest Trybunał Sprawiedliwości i Praw Człowieka, w związku z tym to jest trochę inny trybunał. Jeżeli pani mi jest w stanie powiedzieć, kiedy ona zostanie rozstrzygnięta, to wtedy pani odpowiem na to pytanie. A wspólny program kiedy pokażecie? To już dużo łatwiej odpowiedzieć, dlatego, że na to mamy wpływ, prawda? A na Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu niespecjalnie. Natomiast rzeczywiście w lipcu będzie duża konwencja programowa, gdzie zaprezentujemy... Zręby, jak powiedział Grzegorz Schetyna. Ja pytam, zręby, jakiś kompleksowy program. Program w tej chwili współuczestniczy w pisaniu tego programu, który będzie programem koalicji... Współuczestniczy, tak? Programem koalicji obywatelskiej, europejskiej, samorządowej. Tutaj zależy, jaką nazwę wybierzemy na jesień. Natomiast on będzie obejmował praktycznie większość dziedzin życia w Polsce. Będzie oparty chyba na podstawowej zasadzie, że chcemy w Polsce mieć europejską najwyższą jakość życia, że nie wystarczą nam tylko programy socjalne, ale chcemy również dobrze funkcjonującej edukacji, ochrony zdrowia. Nie wiem, czy pani wie, przyjrzałam się na przykład danym CBOS-u dotyczącym ilości korepetycji w Polsce. No i... Między rokiem 2015 a 2018 wzrosła z 14 do 32% liczba młodzieży. To znaczy, że młodzież jest ambitna i rodzice nie, też to dbają znaczy, o to, żeby że dzieci są przerażeni. Po prostu dostały się do dobrych szkół i miały bardzo dobre wykształcenie. Korepetycje są w pewnym stopniu nienormalnością. Są kraje, w których w ogóle są zakazane w znaczeniu tym, że nauczyciele nie mogą udzielać korepetycji, na przykład w Finlandii. A wracając ponieważ do pani, to szkoła ma zapewnić dobrą edukację bez korepetycji, to szkoła ma rozumiem, zapewnić rozwój pas, wygra po lekcjach. Nowoczesna razem z Platformą, to tak właśnie będzie. Tak dokładnie będzie. Szkoła będzie dawać dobrą edukację, a nie rodzice będą musieli z 500+ finansować korepetycje. 500+ jest po to, żeby sobie pojechali na wakacje albo korzystali z rozrywek. A pani skąd będzie startowała z Łodzi? Mieszkam w Łodzi. No bo z sondaży Platformy Obywatelskiej wynika, że nie zrobi pani tam wyniku. Dlaczego? Kto to jest? Jakich sondaży? No mają jakieś tam swoje sondaże. Ja słyszę o takich różnych sondażach, 35 różnych wieści, teorii, plotek. Czyli to nieprawda, tak? Czy będzie pani startować tak, z Łodzi? A ile chodzi. Miejsc biorących jedynek będzie miała Nowoczesna tym razem? Rozmawiamy, natomiast pamiętajmy o tym, że na razie nawet nie wiemy, jak będzie wyglądać do końca koalicja, jak będzie szeroka, czy będzie tam również SLD i PSL, czy będzie to koalicja... No dwa dni temu na pani miejscu tutaj siedział prezes PSL-u i raczej z jego tutaj oświadczenia można wnioskować, że PSL raczej pójdzie osobno. PSL jest w trudnej sytuacji, dlatego że oczywiście widać już, że jesienią będzie starcie dwóch bloków i teraz pytanie, czy jakikolwiek inny podmiot ma szansę przekroczyć próg 5%. To ostatecznie pójdą z wami, czy nie? Ja jestem przekonana, że na końcu
końcu będziemy mieli szeroką koalicję. Czyli PSL pójdzie razem z Nowoczesną, tak, szczególnie, z Platformą że, i ze szczególnie, że dotychczas wydawało się, że będą 4 bloki mniej więcej, które się będą ścierały. Widać już, że Kukiz 15 i Korwin się praktycznie rozsypują, więc można się spodziewać, że również wiosna skończyła, zanim zaczęła. No mamy już lato. Katarzyna Lubnauer jest z nami, to tyle w części radiowej, a cały czas jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL. Zapraszam. Dziękuję Państwu. I to jest też pytanie od słuchacza. A jak to jest przewodniczyć partii, która ma 3 razy mniejsze poparcie niż ugrupowanie Korwina? Odwołujemy się właśnie do sondażu ostatniego CBOS-u. Przepraszam bardzo, to zależy od sondażu. Akurat w CBOS-ie rzeczywiście zwykle mieliśmy, nawet jak mieliśmy dobre poparcie, to mieliśmy słabe poparcie. Natomiast równie dobrze mogę się powołać na sondaż Social Changes, ja nie znam tych sondażowni, ale którą posługuje się między innymi telewizja publiczna, w której mamy 4,1. Zdajmy sobie sprawę, że sondaże pokazały w wyborach do Parlamentu Europejskiego, że się zupełnie rozminęły z rzeczywistością. I ten brak jakiejkolwiek korelacji między tym, co wyszło w wyborach, a tym, co wychodziło w sondażach, pokazuje, że jeżeli ktokolwiek się skompromitował w tych wyborach, to na pewno sondażownie. No to nie wiem, dlaczego pani się powołuje właśnie na sondaż w dodatku jeszcze lansowany przez telewizję publiczną, której dlatego, pani że równie, CBOS nie znowu ufa, jak w wielu wywiadach mówi, że pani oczywiście, po prostu, natomiast to, ja przypomnę, że również CBOS jest sondażownią tak zwaną państwową, czyli finansowaną z budżetu państwa. Zastanawiam się jeszcze nad tym waszym programem. Jak to, czy to będzie jednak bardzo trudne skonstruować wspólny program, kiedy będzie taka szeroka koalicja, oczywiście. A w dodatku jeszcze Nowoczesna, o czym bardzo wiele osób pamięta, jednak szła do wyborów w 2015 roku w opozycji do Platformy Obywatelskiej. Oczywiście, tylko że po 4 prawie latach rządów PiS-u zdajemy sobie sprawę, że i również dla naszych wyborców zmieniły się priorytety. Że w tej chwili, jeżeli chcą, żeby cokolwiek z tych wartości, które reprezentuje Nowoczesna, tych liberalnych wartości było realizowanych, to musimy wygrać wybory na jesieni. I co więcej, jest bardzo wiele przestrzeni, w których widać, że PiS jest niewiarygodny i co za tym idzie, dość łatwo budować jest program opozycji. Mam na myśli, pierwsze to jest ta edukacja, w której widać, że ma po latach minister Zalewski, a w tej chwili pan Piątkowski idzie dokładnie jej tropem. Mamy sytuacje, w których praktycznie wyglądało to w ten sposób, że jakby to było celowe działanie, które miało na celu ogłupić młodzież i jednocześnie pozbawić nauczycieli prestiżu. Ale o czym pani mówi? Jakie celowe działanie? Cała deforma edukacji minister Zalewskiej. To, co się stało z polskimi szkołami. Ma ogłupiać młodzież? No tak. I szczerze mówiąc, poprzedni system, po pierwsze, miał dużo większą możliwość wyrównywania szans. Gimnazjalne, system, tak? Z gimnazjami. Po drugie, w tej chwili powstały programy, które są po prostu słabe. Młodzież jest przeciążona. Nauczycieli pozbawiono resztek autonomii ze względu na to, że programy są przeładowane, nie dają praktycznie im swobody działania w szkołach. Kumulacja roczników. Kumulacja roczników. Ale tutaj w tym studiu też był minister Piątkowski. Mówił, że wszystko jest pod kontrolą. Dokładnie zebrał dane z kuratoriów i okazuje się, że każdy uczeń znajdzie miejsce. Niech on spojrzy na statystyki, które pokazują, że młodzież ucieka, właśnie rodzice w imieniu swoich dzieci uciekają z publicznego systemu edukacji. Bardzo często wybierają, wzrasta bardzo zapotrzebowanie na szkoły prywatne. Społeczne. Również w tej chwili społeczne. W tej chwili nawet w społecznych liceach są kolejki chętnych do tego, żeby zacząć naukę. To jest wszystko efekt bardzo złej polityki edukacyjnej. Tutaj mamy jako Koalicja Obywatelska bardzo dobry program dla edukacji. Kolejną dziedziną to jest zdrowie. Tutaj rzeczywiście przedstawiliśmy już w wyborach do Parlamentu Europejskiego europejski program ochrony zdrowia związany z budową centrów onkologicznych. To się w ogóle nie Nowoczesnej. Nie potrafiliście tego jakoś odpowiednio wypromować. Myślę, że wyciągamy wnioski z tego, co się stało w wyborach do Parlamentu Europejskiego i zdajemy sobie sprawę, że bardzo ważnym elementem jest to, żeby nie tylko mieć dobre propozycje, ale trafić z nimi do każdego i Polaka. Zmobilizować elektorat, który pójdzie elektora. I zagłosuje dlatego przy urnie wyborczej. Na pewno wyborczej. Przedstawimy w lipcu pełen program dotyczący całości życia, oparty na idei wysokiej jakości życia w Polsce i związany ze zdrowiem, związany z ekologią. Nie wiem, czy pani czytała dzisiaj, jest bardzo ciekawy artykuł w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie, o tym, że możemy stracić 8-9 miliardów złotych przeznaczonych na wymianę piecy. Na walkę ze smogiem, tak? Na walkę czytałam. Miałam smogiem. O to właśnie panią zapytać, że właściwie właśnie Komisja Europejska stawia takie swoiste ultimatum. No tak, no bo jeżeli się okazuje, że moglibyśmy około 400 tysięcy pozytywnie rozpatrywać wniosków rocznie, a jest rozpatrywanych 13,5 tysiąca,
dlatego, że... tak minister środowiska się tym chwali. No, przepraszam bardzo, 400 tysięcy do 13,5 tysiąca. Nie ma czego porównywać, no. Jest to wynikiem faktu centralizmu tej władzy, która postanowiła, że jedyne, komu są w stanie zaufać, to są Fundusze Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. No, bo to są potężne pieniądze, lepiej mieć swojej pieczy, niż oddać samorządom na przykład. Czyli oznacza to, że centralizm i taki egoizm panowania nad pieniędzmi króluje nad zrobieniem wszystkiego, żeby Polacy się nie truli na skutek smogu, ponieważ jeżeli możemy wymienić 400 tysięcy pieców rocznie, a wymieniamy 13,5, bo nie ma możliwości szybkiego rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie, no to oznacza, że coś nie działa w tym państwie. No dobrze, i jak zachowa się w tej sprawie... Nie, no jak w tej sprawie zachowa się rząd? Zastanawiam się, bo Komisja Europejska może mówi dość. Może pójdzie po rozum do głowy? Może tak jak w przypadku... Bo jest swoisty ultimatum jest w tym liście, które są wystosowane do oni kilku wskazują bardzo jasną ministrów. Ścieżkę. Po pierwsze, przekażcie te pieniądze samorządom, żeby one mogły rozdysponowywać, bo mogą to zrobić dużo sprawniej. I bankom komercyjnym. Dzięki temu będziecie mieli możliwość, po pierwsze, skorzystania w pełni z tych środków, a po drugie, Polacy dość szybko będą w stanie wymienić piece, w związku z tym będziemy wszyscy się mniej truć następną zimą. Natomiast jeżeli rząd wychodzi z założenia, że najważniejsze jest trzymanie kontroli nad tymi pieniędzmi, a mniej ważne jest to, żebyśmy przestali się truć, to mamy takie efekty. No bardzo jestem ciekawa, co zrobi polski rząd. Ekologia w ogóle uważam, że jest jednym z ważniejszych tematów, szczególnie dla młodego pokolenia. Jeżeli rozmawiam z moją córką, to widzę, jak ważne dla niej są kwestie związane z przyszłości tego, żebyśmy rzeczywiście uniknęli tych zmian, dalszych zmian klimatycznych, żebyśmy mieli czystą przyrodę. W takim razie przed koalicją Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej, żeby się przekonali. Ale jest wiele takich dziedzin. No wie pani, na przykład musimy pokazać właściwie dobry program dotyczący budowy mieszkań, dlatego że widać, że program Mieszkanie Plus okazał się wielki. Takim niewypałem. To jest kolejny przykład, szczerze mówiąc, wydmuszka. Tych wydmuszek, czyli tych działań, które okazały się działaniami żadnymi, jest bardzo dużo. PiS pokazał, że poza prostym rozdysponowywaniem pieniędzy publicznych, mam na myśli programy socjalne, nie potrafi dobrze zorganizować działania państwa. I to jest i przykład właśnie tych pieców, czyli tego, że nie potrafi rozdysponować pieniędzy Unii Europejskiej na dofinansowanie wymiany pieców. I to jest przykład tej stępki, która rdzewieje, którą mieli rozpocząć budowę promu, zresztą też za publiczne pieniądze, a nic się nie dzieje. W Szczecinie. I to jest przykład reformy edukacji, która się okazała jak kulą w płot działaniem, który popsuło zamiast poprawić jakość edukacji. No to jeśli rozmawiamy o edukacji, to... Zdrowie, następne. Ustawa o sieci w szpitali, która miała zwiększyć dostępność do lekarzy, tak naprawdę spowodowała, że po pierwsze praktycznie... jeszcze bardziej zadłużyła szpitale powiatowe, a dodatkowo spowodowała, że ten dostęp się skurczył, a czas oczekiwania na specjalistę wydłużył. A wracając do sektora edukacji publicznej, bo nie jest tajemnicą, chyba może jest tajemnicą, że Katarzyna Lubnauer i wielkim marzeniem jest to być ministrem edukacji. Tak czy nie? Moim marzeniem zawsze było zajmowanie się edukacją i możliwość stworzenia być ministrem edukacji. Programu związanego ze zmianami w edukacji. W takim razie, co zaprezentuje w swoim programie, jeśli chodzi o edukację Koalicja Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej? Pierwsza, edukacja nie znosi rewolucji. W związku z tym nie ma możliwości już odwrócenia zmian systemowych związanych ze strukturą edukacji. Ale można zrobić jedną bardzo prostą rzecz. No to jaką? Można postawić na elastyczną strukturę szkoły, czyli 8-letnią szkołę podstawową, pozwolić samorządom na dzielenie na etapy. Czyli na przykład, że w małej miejscowości jest szkoła klasy 1-4, mała kameralna szkoła, do której chodzą najmłodsze dzieci, która jest blisko domu. Natomiast na przykład dzieci już z klas 5-8 chodzą do zbiorczej szkoły w większej miejscowości, która ma całą potencjał i całą bazę lokalową, która umożliwia to, żeby była duża sala gimnastyczna, żeby były pracownie, bo wtedy zaczynają się przedmioty przyrodnicze, które powinny mieć pracownię biologiczną, chemiczną, fizyczną. W której to szkole mamy najlepszych nauczycieli. Nie mamy już wtedy latających nauczycieli, którzy muszą pracować w kilku placówkach, jeżdżą, ponieważ jest pojedynczej. Jedną szkołą, drugą. Jest jedna, dwie godziny. Kolejną kwestią jest to, że trzeba odtworzyć na przykład kształcenie dwujęzyczne. Nie wiem, czy pani wie, że po reformie edukacji minister Zalewski ilość klas dwujęzycznych, gimnazjum w stosunku do 7 klasy szkoły podstawowej, bo tak to się przesunęło, z 550 spadło to do 290, czyli prawie o połowę. Jeżeli chcemy przywrócić to, to ponieważ klasy dwujęzyczne to jest duże przedsięwzięcie, bo to nie tylko muszą język być nauczyciele polski, angielski, czy też jakiś inny obcy? To chodzi o coś innego. Chodzi o to, że jest jeden oczywiście język prowadzący, ten drugi, czyli albo angielski, albo niemiecki, albo francuski, albo hiszpański. Natomiast oprócz tego, że tam jest zwiększona liczba godzin tego języka, która umożliwia na lepsze pozycje,
poznanie często młodzieży z mniej zamożnych domów, ponieważ nie wymaga to wtedy jakby zaangażowania finansowego rodziców. Ale jeszcze w dodatku tam muszą być inne przedmioty nauczane częściowo w tym języku, czyli że muszą być elementy, nie wiem, tego języka jeszcze na nie wiem, na geografii, biologii, na matematyce. Matematyce przynajmniej częściowo. I teraz to było duże przedsięwzięcie, to powstawanie tych klas dwujęzycznych. Wraz z likwidacją gimnazjów to zniszczono cały system. I teraz, żeby to odtworzyć, my mówiliśmy wtedy minister Zalewski, że to nie zadziała, jeżeli to będzie siódma, ósma klasa w szkole podstawowej, gdzie jeszcze pierwszeństwo będą miały dzieci z tej samej szkoły podstawowej, dlatego, że to muszą być szkoły, które mają charakter zbiorczy, żeby cała uzdolniona młodzież językowo mogła przyjechać z większego obszaru. W związku z tym trzeba umożliwić liceum tworzenie siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej przy liceum. I tam mogą być klasy dwujęzyczne, tam można stworzyć klasy na przykład rozwijające, artystyczne. Siódma i ósma klasa miała być już podlegać pod liceum? Że liceum w tym samym budynku uruchomić siódmą i ósmą klasę szkoły podstawowej. Tak jak licea działały kiedyś z gimnazjami. Stąd ta elastyczność szkół. Elastyczność systemu. To jest jeden element. Drugi element, który jest bardzo ważny, to to, że szkoła nie może działać po pierwsze w systemie dwuzmianowym, czyli trzeba umożliwić samorządom, jeżeli potrzeba, budowanie nowych szkół tak, żeby na zasadzie dofinansowania złotówka za złotówka, tak, żeby te szkoły, które powstaną, tylko, mogły szkoła być... nie zbuduje się w ciągu pół roku. No dobrze, ale to można, są w tej chwili metody, te tak zwane systemy kontenerowe, są systemy, w których można budować lekkie, mobilne klasy. To działa, na świecie to działa i jest to możliwe również w Polsce. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to, że szkoły mają działać na jedną zmianę ma być nauka, a potem po lekcjach mają być zajęcia dodatkowe, zajęcia wyrównawcze, które zastąpią korepetycje, zajęcia rozwijające pasje, zajęcia sportowe, które pozwalają dzieciom nie tylko wyładować energię, ale również odkryć w sobie możliwości sportowe, zajęcia artystyczne. To wszystko, co w tej chwili rodzic musi szukać, szukając placówek poza szkołą. I tak powinna funkcjonować polska szkoła. I to jest kolejny element, który jest dla nas bardzo ważny. I trzeci element, który jest dla mnie dramatycznie ważny, to jest to, że polska edukacja musi się zmieniać. Musi, tak jak na całym świecie, być bardziej praktyczna. I to mam na myśli praktyczność nie to, czego się uczymy, chociaż to też, ale jak się uczymy. Że się uczymy przez doświadczenie, uczymy się przez działanie, uczymy się przez pracę w grupach, uczymy się umiejętności show and tell, poprzez komunikowanie, poprzez tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie dziecko od najmłodszych lat uczy się prezentowania przed szkołą. I w związku z tym potem patrzymy, a tam sami dobrze mówcy, a u nas po prostu wychodzą, dukają przecież i szukają. To, co zwracają bardzo często na uwagę ci, którzy zachodni inwestorzy, którzy inwestują w Polsce, że bardzo często polscy pracownicy mają bardzo dobre pomysły, tylko nie potrafią ich komunikować. Nie chcą wystąpić przed większą grupą. Czyli trzeba kompetencje językowe kompetencje, dokładnie kształcić, komunikacji. A nawet potem szlifować. Idea szkoły, która nie jest, to jak widać, te działania, o których mówimy, to nie jest szkoła, nie wiem, ideologiczna. To nie jest szkoła, która, tak jak PiS postanowił wracać do korzeni w momencie, w którym zmieniła się rzeczywistość. Wiedza encyklopedyczna zaczyna być coraz mniej ważna z bardzo prostego powodu. Bo wszystko to można sprawdzić. Bo wszystko mamy na komórce. Coraz ważniejsze jest wyszukiwanie informacji, kojarzenie informacji. Ale do informacji, które się szuka w internecie, również trzeba mieć pewien dystans. Trzeba umieć weryfikować, oddzielać po prostu. Jedną z ważniejszych rzeczy, o których mówię, od fake praktycznej wiedzy, to jest krytyczne podchodzenie do informacji, które się znajduje w internecie. Z tego, co państwo słyszą, to Katarzyna Lubnauer rzeczywiście, po prostu widać, że to jest jej konik, że edukacja, że gdyby została minister edukacji, to po prostu też by mówiła tak dużo, jak minister Zalewska tutaj. Ale jest jedna różnica, że ja widzę, co robi na świecie i nie mam ideologicznego podejścia. Anna Zalewska postanowiła, że przywróci szkołę taką, jak ona skończyła i za czasów, w których ona chodziła do szkoły. Musimy obserwować trendy światowe, bo trendy światowe dostosowują edukację do tego, jak zmienia się świat. Ale chcę pani powiedzieć. A świat się zmienia i coraz częściej będziemy pracować w zawodach, które jeszcze nawet w tej chwili są nienazwane. No i będziemy się musieli kilka razy przekwalifikować. O właśnie, dlatego szkoła musi być pasjonująca, żebyśmy wyrobili w sobie nawyk uczenia się przez całe życie i żebyśmy chcieli się uczyć przez całe życie. Ale a nie pani może wie, być że nudna, również, że również Prawo i Sprawiedliwość się tym zajmowało, bo Ministerstwo Przedsiębiorczości przygotowało taki raport Szkoła dla innowatora i tam wykazywało generalnie, co jest wadą tej polskiego szkolnictwa. Ale nie wiem, czy pani zauważyła, że reforma poszła do kosza.
konieczność nauczania wiedzy nastawionej na powierzchowne uczenie się zamiast pracy zespołowej i zabijające kreatywność uczniów. Co zrobili? Dokładnie poszli w odwrotnym kierunku. Może dlatego, że na czele resortu stanęła Zalewska, a nie ktoś od Gowina. No nie wiem. Cały świat idzie na nauczanie interdyscyplinarne, dlatego, że wychodzi z założenia, że zjawiska są wielopłaszczyznowe i nawzajem się przenikają. A minister Zalewska przywróciła nauczanie przedmiotowe. Czyli co zrobiła? Odwróciła tendencję do tego, żeby uczyć przez kojarzenie zjawisk, przez możliwość tego, że coś jest zjawiskiem zarówno biologicznym, chemicznym, jak i fizycznym. Zamiast tego stwierdziła, szczyci się tym, że przywróciła nauczanie przedmiotowe. Finlandia, która ma jeden z najlepszych systemów, praktycznie idzie w kierunku nauczania poprzez projekty. Czyli, że tworzymy jakiś projekt, który pozwala na wykorzystanie wiedzy z wielu dziedzin. Kompleksowej. Polskiego, historii, geografii równocześnie. Natomiast u nas zamiast tego szczyci się minister Zalewska, że przywróciła nauczanie przedmiotowe, czyli podzieliła, poszatkowała wiedzę i spowodowała, że mamy nauczyciela, który ma z młodzieżą jedną godzinę tygodniową. O czym wyjechała dumna z siebie do Brukseli, że reforma została zakończona. Ale jeżeli spojrzymy sukcesem. Tam, część osób mówi, że no przecież została wybrana. No to zobaczmy, miała wynik o połowę wyniku na przykład pani Ochojskiej. W związku z tym, jak widać... Miała też gorszy wynik niż startująca z drugiego miejsca z listy Prawa i Sprawiedliwości Beaty Kempy. No więc jak widać, to najlepiej świadczy o fakcie, że nawet elektorat PiSu ocenił reformę minister Zalewskiej negatywnie. Nie najlepiej. Robert pyta. O, Robert Feluś, czyli były naczelny Faktu. No, napisał z imienia nazwiska. Czy Nowoczesna zjadana przez PO nie czuje się trochę jak Kukiz zjadany przez Prawo i Sprawiedliwość? Czy to jest w ogóle ciekawe, jak właśnie rzeczywiście mamy w tej chwili, obserwujemy, jak Kukiz chyba nie, nie, do wyboru... Nie, nie. Pani tutaj próbuje odwrócić i powiedzieć o Kukiz 15. Że natomiast Kukiz 15 jest... rzeczywiście widać, że się rozsypuje, a PiS się zastanawia, czy opłaca mu się, czy za to Nowoczesna ratować. Zjadana jest... Natomiast my krok po kroku przez Platformę my Obywatelską. My współpracujemy z Platformą Obywatelską, bo zdajemy sobie sprawę, jaka jest stawka wyborów jesiennych i wiemy, że i po wyborach Katarzyna Lubnauer nie będzie już liderką Nowoczesnej, bo Nowoczesnej nie będzie, Szyld ten zniknie. Powiedziałam, nie ma planów likwidacji Nowoczesnej. Na razie. Bart pyta, na jakim etapie jest tworzenie list do jesiennych wyborów? To jest... Najpierw musicie wiedzieć, z kim pójdziecie. No na razie nie ma. Tylko, że PiS już jest zmobilizowane, strategia jest opracowana, już jest rozpisany po prostu plan jazdy. To jest tak. Nam to, że nie mamy jeszcze pełnego składu koalicji, nie mamy list, nie przeszkadza w pracy. To, że w tej chwili przygotowywana jest tylko, prezentacja to programu, się już to też nie jest tak, że... Do połowy czerwca już powinno być domknięte. Kto idzie razem dzisiaj, czasowo? Rozmawialiśmy dzisiaj... A to się okaże, że to może się rozstrzygnie na przełomie czerwca, może lipca, może na początku lipca. No. Panie redaktor, rozmawialiśmy dzisiaj o programie Koalicji Europejskiej, między innymi najdłużej rozmawialiśmy o edukacji, no bo w sposób naturalny to jest przestrzeń moich zainteresowań. I teraz niech pani... Może pani mówić o co i mi mówić. Chodzi? Pokazałam pani, że ten program już istnieje, tylko chodzi o to, że to, co chcemy, to wydarzenie, które chcemy zaprezentować w lipcu, to jest pokazanie, co jest naszym priorytetem, jakie są najważniejsze elementy tego programu. Pokazanie edukacja, tego ochrona w sposób zdrowia. Atrakcyjny, nie, ale również ekologia, co jest według mnie bardzo ważne. To są kwestie też praw kobiet, to są kwestie związane, to są bardzo wiele dziedzin, które dotyczy nas na co dzień, to, które dla nas bardzo ale ważne, że to Nowoczesnej są likwidacja barier dla przedsiębiorców. Program pokażecie, czekamy z niecierpliwością, dokładnie. Z wypiekami na twarzy, co do zaproponowania ma opozycja. Z tym, to nie jest tak, że my nie toczymy już kampanii, mimo tego, że jeszcze nie są sformułowane do końca listy. Warunki związane z ordynacją wyborczą mówią, że listy się rejestruje na 40 dni przed wyborami, czyli to jest tam mniej więcej w sierpień, no dobrze, ale, wrzesień. Ale przykład chociażby natomiast z eurowyborów, przekonana, że Prawo i Sprawiedliwość pokazało chociaż górną strefę swoich no więc list. Na pewno w lipcu będą już znane górne strefy list Koalicji Obywatelskiej, Europejskiej, jedynki Samorządowej. I na przykład, natomiast tak? Na ja przypomnę, że na razie pani też jeszcze nie zna jedynek PiSu, mimo tego, że to jest praktycznie jedno ugrupowanie, no bo trudno mówić, że Porozumienie jest Solidarna Polska, ponieważ tam nie ma koalicji, tylko jest z list PiSu startuje. No tam też jednak wiele znanych twarzy właśnie zostało wyeksportowanych do Brukseli. To tak, też i to jest też przewaga, zostało wydrenowanych. Przewaga koalicji, że rzeczywiście największe lokomotywy wyborcze PiSu pojechały sobie do Brukseli, gdzie zapewne zostaną przez 5 lat.
Ryan pyta, Ryszard Petru oddał pani Nowoczesną bogatszą o kilka punktów procentowych i liczniejszą o kilkunastu posłów. Jak pani ocenia swoje dotychczasowe szefowanie partii? Były błędy, czy też sukces gonił sukces? Oczywiście zawsze w każdym działalności jest czasem sukces, czasem porażka. Niewątpliwie wybory samorządowe okazały się, jeżeli porównamy naszą sytuację do sytuacji na przykład SLD, które startowało samodzielnie, my startowaliśmy w koalicji, nasza ilość samorządowców, które wprowadziliśmy, była znacząco większa. Można było uznać to za sukces. Wybory do Parlamentu Europejskiego uważam, że zdecydowanie powinniśmy mieć jakiegoś kandydata na miejscu, który stwarzałoby szansę na wejście, ale nie mamy politycznych celebrytów, nie mamy ludzi, jesteśmy młodym ugrupowaniem, w związku z tym nie mamy ludzi, którzy mają już odpowiednią... No, 4 lata nie wystarczyło, no, przepraszam, żeby ilu mamy? No, przepraszam, niech pani zobaczy, jak wyglądały jedynki. Głównie to byli premierzy, byli europosłowie albo obecnie europosłowie. Natomiast lub rzeczywiście osoby, które można by nazwać celebrytami w takim znaczeniu, że osoby z pierwszych stron gazet, jak pani Janina Ochojska, która zresztą zdobyła bardzo dobry wynik na Dolnym Śląsku. No więc czy sukces gonił sukces? Powtarzam to pytanie za słuchaczem. Oczywiście, że nigdy nie jest tak, żeby sukces gonił sukces i zawsze można by było powiedzieć, że mogłoby być lepiej, ale jestem przekonana, że cel, który nam towarzyszy, czyli to, że budujemy szeroką koalicję, która ma szansę zwyciężyć, która wierzę, że zwycięży jesienią, ponieważ wyciągnęliśmy wnioski. Dobrze, że ta porażka się przydarzyła teraz na wiosnę, tam mam na myśli do Parlamentu Europejskiego, ponieważ dla wielu z nas było to taka dodatkowa motywacja. Zimny prysznic, rozumiem, że powoduje... druga połowa tego meczu będzie wygrana. Zobaczymy. Wiesław pyta, czy Ryszard Petru ma szansę dołączyć do PO-KO? Ryszard Petru nie jest moim ani zmartwieniem, ani punktem odniesienia. Przypomnę, że... A może jeśli założy sam... worek pokutny i porzuci Jonę Michułkę tutaj? Nie, no, zajmujmy się prywatnymi sprawami Ryszarda Petru. No to jest kolejna część pytania. To nie ja sobie to wymyśliłam, tylko to jest pytanie od słuchacza. Ja rozumiem, natomiast ja z zasady nie zajmuję się prywatnymi sprawami. Ale czy Ryszard Petru byłby cennym nabytkiem dla list wyborczych? To już musi rozmawiać z Grzegorzem Schetyną. No jak dwóch facetów, to może się dogadają. No. A czy może pani wymienić 3 mocne strony Ryszarda Petru? Też pyta kolejny słuchacz, Rainer. Czy, ponieważ być może słucha mnie w tej chwili mój mąż, więc nie wypada mówić dobrze jakoś tak specjalnie. Ale myślę, że chyba chodzi o 3 mocne strony lidera, byłego lidera. Ale mogę śmiało powiedzieć, że dobrze się ubiera. Czyli ma wyczucie mody. A coś jeszcze? No to chyba trochę za mało, żeby być liderem, że ktoś się dobrze ubiera. No. I tylko tyle, tak? Rozumiem, że już nie dostrzega pani żadnych innych... Nie, stworzył Nowoczesną. Niewątpliwie to jest jego jakiś był sukces. Natomiast jeżeli spojrzymy na to... Nie była pani w niego zapatrzona, jeżeli... jednak jak w obrazie na początku? Nie, no tak mi się wydawało, że jednak... No akurat na mnie to nie działa. Jak patrzę na Roberta Biedronia, to myślę sobie, że jednak ten sukces, który odniósł Ryszard, był większy. Tak, niewątpliwie tak. Wiosna szybko stopniała. Tak, wiosna można powiedzieć śmiało, że skończyła, zanim zaczęła. No, jestem ciekawa, czy jeśli wystartują samodzielnie, to... Czy w ogóle na razie mają małe szanse wystartować samodzielnie, bo z tego co rozumiem, tam odchodzą całe regiony. No bo struktury chwili... gdzieś się tam znarawiły. Tak, to chyba w Świętokrzyskim odeszły całe struktury z wiosny. I uśmiechają się do SLD. Myślę, że chcą startować w tej szerokiej koalicji, bo SLD też deklaruje, że chce startować w szerokiej koalicji. Wiem, z tego co wiem, wielu działaczy wiosny puka do różnych drzwi, żeby przyłączyć też? Się do Koalicji Europejskiej. Tak? Do Nowoczesnej tym, też pukają? Mówię, żeby się przyłączyć do Koalicji Europejskiej. W związku z tym widać, że ten projekt praktycznie był projektem na jedne wybory. Co jest przykre głównie dla wyborców wiosny, bo jednak kilkaset tysięcy Polaków zawierzyło wiośnie i dla nich to jest duże ostrzeżenie przed jesiennymi wyborami, że warto stawiać na tych, którzy poważnie traktują politykę. To Robert Biedroń niepoważnie traktuje politykę? Deklaracja, w której najpierw mówi, że odda mandat, potem po wyborach mówi, że jednak nie odda mandatu, bo on w mediach musi bywać. No, na poważną nie wygląda. No, tak, to ciekawa argumentacja, ciekawa. Adam pyta, proszę panią spytać, panią Lubnauer, czy jest za adopcją przez parę homoseksualne, bo w innej stacji migała się od odpowiedzi. Ja się nigdy nie migam do odpowiedzi. Jestem zdecydowanie za związkami partnerskimi. Uważam, że w sytuacji... W sytuacji, w której... Ale tutaj pada adopcja ja przez pary homoseksualne. Ale mogę skończyć. W sytuacji, w której w Polsce, i to dotyczyłoby zarówno par jednopłciowych, jak i dwupłciowych, wiele osób nie może w pełni realizować tego prawa swojego do szczęścia i bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest, żeby podobnie do jak w innych krajach europejskich, żeby kwestia związków partnerskich była już uregulowana. Jest nasz projekt ustawy. Ten projekt ustawy przewiduje
przysposobieniu biologicznych dzieci partnera, czyli w momencie, w którym w rodzinie są już dzieci, żeby partner w ramach związku partnerskiego mógł przysposobić. Natomiast uważam, że w sytuacji, w której nie ma akceptacji społecznej dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne, zewnętrznej adopcji, to rozwiązanie spowodowałoby, że te dzieci byłyby dotknięte pewnym ostracyzmem. I dlatego uważam, że... Osobiście jestem za, ale uważam, że nie ma takiego klimatu, tak? Uważam, że dlatego w tej chwili jestem przeciwna temu. Czyli nie jest pani za adopcją dzieci przez pary homoseksualne? Dlatego, że uważam, że przede wszystkim dobro dziecka. Jeżeli w Polsce na razie mamy rodziny, które chcą adoptować dzieci, jeżeli w Polsce mamy sytuację, w której trzeba rzeczywiście zabezpieczyć prawa i bezpieczeństwo tych dzieci, które są wychowywane w takich związkach. Dlatego powinna być ustawa o związkach partnerskich zdecydowanie. I to jest sprawa do załatwienia, którą powinniśmy załatwić wtedy, kiedy wygramy w najbliższej kadencji Sejmu. Kuba pyta, czy PO ma długofalowy plan na politykę obronną? Oczywiście i to jest przecież dość oczywiste, bo prezentujemy, ja tutaj pozwolę sobie mówić również w imieniu Nowoczesnej, że polityka obronna w Polsce powinna być oparta na trzech filarach. Jednym filarem oczywiście jest NATO i współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, tylko nie może być to postawa na kolanach, tylko powinna być to postawa jednak, kiedy my, jeżeli jesteśmy klientem, bo kupujemy uzbrojenie w Stanach Zjednoczonych, za które płacimy grube pieniądze, to mamy prawo do tego, żeby przy okazji rozwijać swój przemysł obronny, czyli mamy prawo na przykład do offsetu. I pamiętam tą awanturę, jaka była w związku z Karakalami, czy to prawo do offsetu nie jest za mało, a przypomnę, że było w wysokości wartości całego kontraktu, czyli takie same mniej więcej pieniądze miały iść na offset, jak wysokość kontraktu. W przypadku, kiedy słyszę o tych F-35 i słyszę, że tam nie ma za tym żadnego offsetu, no to pytam się, gdzie tam jest interes polskiej gospodarki, gdzie tam jest interes polskich innowacji i rozwoju technologicznego. A interes jest taki, że mamy być bezpieczniejsi, to są najnowocześniejsze. No tak, i tutaj jest pytanie samoloty. Kolejne. Nie ma żadnego przetargu, nie ma rozważania dość poważnego, czy nie lepiej F-16, do których mamy już bazę technologiczną i do których mamy do obsługi już przygotowane nasze wojsko. Dlaczego F-35, czy jedynym powodem jest to, że zrezygnowali z nich Turcy, bo to tak trochę wygląda. W związku z tym tak, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi absolutnie tak. Dobrze, że przyjeżdża do nas dodatkowych 1000 żołnierzy. Nawet jeżeli mamy to finansować, to nie jest to według mnie aż taki problem, ani finansowy dla państwa, ani organizacyjny. Czyli te 2 miliardy dolarów jest uzasadnione, tak? Natomiast zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że porównajmy to do skali. W tej chwili już w Polsce jest około 4,5 tysiąca żołnierzy. Amerykański. W związku z tym no to zwiększy się ten kontyngent z 4,5 do 5,5. Czyli nie jest to tak, jak próbuje to mówić jeden z polityków PiSu, że prawie, że jak nowe wstąpienie do NATO, bo to oczywiście skala jest zdecydowanie nie ta. Więc tak, z jednej strony to jest ten filar, który jest oparty na współpracy z NATO i Stanami Zjednoczonymi. Drugim filarem powinien być własny przemysł obronny i własna obronność budowana na zasadzie budowania własnej armii, specjalizacji tej armii i tego, żeby ona była nowoczesna i dobrze wykwalifikowana. A przewrócić pobór, czy nie? Tu jest, na razie nie ma takiej potrzeby, natomiast i tutaj jest bardzo ważne, żeby tą część, znaczy mówię o przymusowym poborze. I to jest ważne, żeby to rozwijać. Mam wrażenie, że likwidacja WOT-u, czy nie? W kierunku WOT-u nie było dobrym kierunkiem. Czyli likwidacja, tak? No nie likwidacja, znaczy ja uważam, że powinno być coś takiego jak ciągłość państwa i robienie w ten sposób, że chodzenie od sasa do lasa, że jedni zakładają, drudzy likwidują, jedni zakładają, drudzy likwidują. Jeżeli już mamy ludzi, którzy chcą służyć państwu, jeżeli mamy już ludzi, którzy w ramach WOT-u chcą się włączyć w obronność Polski, to nie ma co niszczyć czegoś, co już powstało. Natomiast uważam, że nie powinno być to jakoś szczególnie rozwijane. Lepiej postawić na tą armię, która ma charakter zawodowy. Jest trzeci filar. Trzecim filarem jest kwestia bezpieczeństwa europejskiego, czyli budowa współpracy w ramach Unii Europejskiej, tego europejskiego filaru NATO. My tutaj, jak ten rząd niewiele robi w tej sprawie, nie umie współpracować z innymi krajami europejskimi w kwestiach obronności. To jest kwestia również wspólnych zakupów broni, dlatego, że mamy wtedy możliwość jednak trochę, po pierwsze, lepsze warunki, po drugie potem technologicznie mamy szansę skorzystać z tego. I tutaj to jest filar, który jest kompletnie zaniedbany przez rząd PiSu. I dopiero jeżeli oprzemy politykę obronności na tych trzech filarach, to możemy czuć się jako Polska bardziej bezpiecznie. To jak tak pani słucham, to może jednak Katarzyna Lubnauer może również zostanie szefem MON, Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak. Żeby nie było jako lekcji, gdzie wszędzie mnie potrzebują. Tak? No, to może o medycynie jeszcze porozmawiamy i zaraz dojdzie pani do wniosku, może, że... No, jak tutaj wysłuchałam takiego wykładu, no
no to może w takim razie również ma pani tutaj takie inklinacje. Wie pani co, przede wszystkim jedna rzecz. Mamy Radę Bezpieczeństwa Narodowego, taką instytucję, która jest nawet instytucją konstytucyjną. To, że ostatnio zebrała, to nie pamiętam. Dokładnie. To, że od 2016 roku nie było ani jednego spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, uważam za błąd, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, dlatego, że to jest płaszczyzna rozmów między innymi opozycją i rządzącymi na temat wspólnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Kiedyś było tak, że były takie obszary jak polityka zagraniczna i polityka obronna, które były poza sporem, poza takim bieżącym sporem politycznym. Natomiast oczywiście mam wrażenie, że widząc, jak wygląda chaotycznie polityka zagraniczna tego rządu, nie ma możliwości, żeby polityka zagraniczna stała się poza sporem politycznym, ale polityka obronna, gdyby była Rada Bezpieczeństwa Narodowego, mogłaby. To ostatnie jeszcze pytanie. Korespondent wojenny pyta, czy przeprosiła panią Gasiuk-Pihowicz? Nikt nikogo za nic nie miał powodu przepraszać. W dalszym ciągu uważam, że to, co się stało w grudniu, było błędem, dlatego że w tej chwili jest to decyzja władz statutowych partii, tam no to była samowolka. A czy ma pani odwagę przeprosić Ryszarda Petru, kiedy zostanie zlikwidowana Nowoczesna? Ryszard Petru w dużym stopniu przyłożył się do stanu szczególnie finansowego Nowoczesnej, który jest obecnie. Powiedzmy szczerze, że ja nie zaciągałam ani jednego nowego zobowiązania, które ma Nowoczesna. Ale za jego czasów dług był spłacany, słyszałam. Nie, a to właśnie guzik prawda. I to jest właśnie nieprawda. Między innymi to, że mieliśmy w pewnym momencie komornika na koncie, to było zadawnione zobowiązanie z czasów Ryszarda Petru, które powinno zostać spłacone w czerwcu 2017 roku, a zostało dopiero spłacone za czasów tego, kiedy ja byłam przewodniczącą. Spłaciliśmy kilkaset tysięcy w międzyczasie różnych zobowiązań i trzeba powiedzieć jasno, że to, że zostaliśmy pozbawieni subwencji, to jest kwestia... Na własne życzenie? To jest kwestia tych czasów, w których ja nawet nie byłam, ja nie byłam w czasie kampanii wyborczej, nie byłam w ogóle członkiem partii, ponieważ wtedy partia liczyła 20 parę osób i Ryszard Petru podejmował decyzję praktycznie arbitralnie. Również ale to nie on dokonał kwestia, tego przelewu. Ale to jest kwestia pełnomocnika i skarbnika, który wtedy dokonał rzeczywiście pomyłkowego. Oczywiście kara jest nie współmierna do przewiny, bo przewina był to typowy błąd, gdzie prawidłowy był nazwa rachunku, a nieprawidłowy tylko numer pomylony z drugiego rachunku. I ta kara nie powinna zostać zastosowana, stąd nasz wniosek do Trybunału Sprawiedliwości w Strasburgu. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że to, w jakiej sytuacji przejęłam Nowoczesną, jest efektem niestety działań Ryszarda Petru, które pogorszyły sytuację partii, która bardzo dobrze funkcjonowała w roku 2016. A gdybyście się połączyli jednak z Platformą Obywatelską, to może Grzegorz Schetyna by po prostu sypnął groszem? Po pierwsze, nie ma możliwości finansowania zobowiązań jednej partii przez drugą partię. Prawo o partiach politycznych jest bardzo restrykcyjne. Dokładnie mówi, co, z czego może być finansowane. Zresztą to prawo, które praktycznie... To jest to, zresztą te problemy wiosny. Jednymi z problemami wiosny są kwestie finansowe i niemożność prawdopodobnie Wiosna, gdyby trafiła do Sejmu w tym stanie, to i tak by nie dostała subwencji, bo nie byłaby w stanie rozliczyć swoich pierwszych działań związanych z konwencjami. To, co słyszymy... Zresztą ta transparentność, jeśli chodzi o finansowanie wiosny... Nie chodzi tylko o transparentność. Z tego, co słyszymy, pierwsze doniesienia... Też jest pod dużym znakiem zapytania. To wiedząc, jak wygląda, jak ściśle określone jest prawo dotyczące finansowania imprez przez partie polityczne, jak ściśle jest określone sposób pozyskiwania środków. Jeżeli on mówi, że chyba 50 tysięcy mogą wpłacić osoby prywatne, jeżeli są tego typu wpłaty, no to ja informuję, że nie jest to trochę ponad 30 tysięcy osoba prywatna może wpłacić w związku z tym. No rozumiem, że za ten obszar odpowiada skarbnik. No lider nie musi aż tak bardzo się tym orientować. Czy powinien? No ale jak pani mnie pyta tak bardzo dokładnie, to mam wrażenie, że nie zaprosiła pani tutaj skarbnika, tylko mnie pyta o sytuację finansową Nowoczesnej, w związku z tym jak widać zakładam. No mam wrażenie, że jednak Katarzyna Lubnauer jest zainteresowana tym, co się dzieje w jej partii. No to rozumiem, że Robert Biedroń nie musi być zainteresowany tym, co się dzieje w jego partii. Powinien być. Powinien być. No więc właśnie, więc dlatego mówię, że wiosna się skończyła, zanim się zaczęła. No, Nowoczesnej też nie idzie najlepiej. Nowoczesna, przypomnę, że biorąc pod uwagę, jeżeli pani zobaczy młode ugrupowania w polskiej historii parlamentaryzmu, będziemy wspólnie w koalicji startować z wyborem. Środowisko Nowoczesne i prawdopodobnie będzie obecne, bo to wszystko zależy zawsze od werdyktu wyborców w następnym Sejmie. Jestem przekonana, że pokażemy, po wyborach będzie Nowoczesna Platforma albo Platforma Nowoczesna. Jestem przekonana, że te wartości, za którymi głosowali wyborcy Nowoczesnej, są obecne w polityce. Bardzo dziękuję. Katarzyna Lubnauer, liderka Nowoczesnej, cały czas jeszcze liderka Nowoczesnej i wiceprzewodnicząca nowego klubu szerokiego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Dobrego dnia życzę.